Tu też, kochani, zobaczcie, jak posadzone sporo lawendy wzdłuż, aż tam do końca sama lawenda. Niesamowicie piękny zapach, naprawdę. No szkoda, że nie możecie tego poczuć. To też jest piękna, prześliczna kapliczka. Zobaczcie, sobie można przycupnąć. O. Pomodlić się w ciszy. Jest moc. Gospa Majka moja, kralica mira. Gospa Majka moja, kralica mira. Tu, kochani, zobaczcie tam dalej też wzdłuż sporo tej lawendy. Tu święty Michał Archanioł, święty Józef. Idę sobie na adorację, kochani. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Idź precz, szatanie. Tutaj, kochani, święty Józef z dzieciątkiem. Taki fajny maluszek. Taki maleńki, co? Taki fajny. Siemanko. Siemanko. Święty Józefie, módl się za nami, bracie kochany. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Siemanko. Cześć, malutki Panie Jezu. Idziemy dalej, kochani. Szczęść Boże, kochane duszyczki Boże, dobry wieczór, bądź dzień dobry, w zależności od tego, kiedy będziecie to oglądali. Ściskam Was na początek bardzo mocno, pozdrawiam gorąco, serdecznie w Chrystusie Panu. Mam nadzieję, kochani, że się dobrze macie, że jesteście pokrzepieni Eucharystią. Kochani, ja dzisiaj mam takie przekonanie w sercu, nie wiem, nic się nie przygotowywałem, właśnie wracam teraz z Eucharystii o 19:00. Była Eucharystia tutaj w Medjugorje, gdzie obecnie jestem. I mam takie przynaglenie w sercu, kochani, ażeby skupić się dzisiaj na największym przykazaniu Chrystusa, który będzie odnosił się do tego przykazania, do tych słów błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko z książki Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. Ale jeszcze, kochani, najbardziej jakoś mi tak poruszyło w sercu, ażeby przeczytać i może i coś Bóg chce powiedzieć nam dzisiaj przez to słowo. List pierwszy świętego Piotra i świętego Jana. Myślę, naprawdę mam takie wielkie przynaglenie w sercu, że Pan będzie nas bardzo dotykał. Bardzo będzie dotykał nas wszystkich, kochani, i Bogu niech będą dzięki poprzez to słowo. Dlatego, kochani, pomódlmy się na początek, żeby Pan... Ja tu mam taki piękny krzyż, kochani, zawsze się modlę, wtulam się w niego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, kochany Zbawicielu, Ty jesteś naszym jedynym Bogiem. Ty jesteś Panem naszych serc, naszych dusz. Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś naszą drogą, Panie. Najcenniejszą perłą, którą znaleźliśmy, Panie, na polu tego świata.
odnaleźliśmy Ciebie, Panie. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszą miłością. Proszę Cię, Jezu, abyś teraz dotknął każdego serca, Panie. Abyś otworzył nasze serce na Twoją miłość. Daj nam doświadczyć Twojej miłości, Panie. Przyjdź do nas, Panie. Przytul nas mocno do swego świętego serca. Objaw nam swoją miłość. Panie, pociągnij nasze serca do miłowania Ciebie. Jezu, Jezu, błogosław nam, Panie. Uświęcaj nasze serca, oczyszczaj. Daj, Panie, łaskę dobrej spowiedzi, może ktoś to potrzebuje. Szczerą spowiedź, Panie. Daj nam siły, abyśmy żyli na co dzień Twoim, Panie, świętym, zbawiennym Słowem. Jezu, dziękujemy Ci, Panie, za Twoją świętą miłość do nas, że oddałeś swoje życie, Panie, za każdego z nas, za każdego człowieka. Że gdy patrzymy na Ciebie, Panie, ukrzyżowanego, uwielbiamy Cię, Panie, uwielbiamy Cię, że, Panie, Ty oddałeś za nas swoje życie. Bądź uwielbiony, Chryste, nasz Panie i Zbawicielu. Modlimy się, Panie, tą modlitwą, którą nauczyłeś. Prosząc Cię, Panie, w imię Twoje, abyś dotykał naszych serc podczas tego czytania tego Bożego Słowa, które dla nas oferujesz dzisiaj, Panie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Także kochani, to jest jedyny Zbawiciel, Jezus Chrystus, nasz Pan, kochani, Mesjasz, kochający, przebaczający. Zawsze się wpatruję, mówię, Boże, jak ja chcę Cię kochać, Panie. Ja tak mało Ciebie kocham, Panie, tak bardzo chciałbym Cię kochać, Jezu. To jest nieprawdopodobne, ludzie kochani. Jak On potrafi pociągnąć człowieka, serce, do miłości. Nie wyrządzajcie Mu nigdy krzywdy grzechami. On też cierpi. Cierpi też w drugim człowieku. Jeśli źle o Nim mówicie, jeśli plotkujecie o Nim. Nie osądzajcie nigdy nikogo, kochani. Bo nigdy nie wiemy, co kryje się w sercu danego człowieka, z czym się zmaga, co może przeszedł w życiu, może jakieś traumy. Dlatego wszystko oddawajmy Jezusowi, kochani. Wszystko oddawajmy. Wszystkich ludzi na modlitwie Panu naszemu. On będzie ich uzdrawiał. On będzie uzdrawiał rany naszych serc. Dlatego Jemu chwała. Amen. I pozwólcie, kochani, że najpierw podzielę się z Wami pierwszym listem świętego Piotra. I może jak Bóg pozwoli, podczas tego czytania, nie wiem, naprawdę, uwierzcie mi, nie przygotowywałem się nic, ale ufam Panu. Pan coś chce przez to powiedzieć, przez to słowo, bądź mówię, no w trakcie tego czytania coś, może ja coś powiem z własnego doświadczenia, z własnego życia, ale kochani, najważniejsze jest Boże Słowo, kochani, Boże Słowo. Pierwszy list świętego Piotra najpierw, a później świętego Jana. Albo nie, kochani, na odwrót. Przeczytam najpierw, czuję tak w sercu, list świętego Jana apostoła, umiłowanego ucznia Pana. Później przeczytam, kochani, słowa błogosławionego księdza Michała Sopoćko. I później, na koniec, jak czas pozwoli, chociaż nie wiem, jestem przygotowany nawet i na 2 godziny, żeby to nagrać. Naprawdę, czuję w sercu, że to będzie nam potrzebne. Bardzo będzie nam potrzebne, kochani. Dobrze, i teraz tak, tu odznaczę. Tutaj sobie odznaczę, kochani. A teraz przeczytamy pierwszy list świętego Jana, apostoła.
to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Bóg jest światłością i my mamy żyć w światłości. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Słuchajmy teraz uważnie, kochani, to są bardzo, ale to bardzo ważne Boże słowa. Naprawdę, nie bójmy się stanąć w prawdzie. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, powiedział do nas, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ona będzie do nas wyzwalać, kochani, tylko trzeba stanąć w prawdzie, nie bać się, mieć charakter. Stanąć w prawdzie, trzeba mieć odwagę, mądrość, pokorę, taką prostotę. Prawda będzie nas uwalniać. Trzeba zweryfikować, kochani, z tym Słowem Bożym dzisiaj nasze postępowanie, nasze uczynki, nasze serce, naszą duszę, nasze myślenie. Amen. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą, jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I tak jak pięknie też błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko pięknie mówił właśnie w którymś, czytałem bodajże, już nie pamiętam w którym odcinku, o ustanowieniu sakramentu spowiedzi, że obmywa nas z naszych grzechów, oczyszcza, uzdrawia, odcinamy się od wszelkiego korzenia zła, z którego wyrastają złe decyzje, złe uczynki, grzeszne uczynki, odcinamy się od tego, kochani. I Bóg obmywa nas w swojej świętej krwi, napełnia nas swoim świętym duchem. Przyjmujemy Jego krew i ciało, Jego samego w Eucharystii, bo On powiedział, kto mnie spożywa, ma w sobie życie, kochani, ma w sobie światłość, ma w sobie piękno, miłość, owoce Ducha Bożego, miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, opanowanie, wierność. To jest cudowne, kochani. A krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A kto jest, kochani, Jezus mówi, ojcem kłamstwa? Szatan. Także naprawdę, stańmy się w prawdzie. Nie bójmy się, bo to chodzi o nasze życie wieczne. Wyspowiadajmy się z wszelkiego ścierwa, z wszelkiej obłudy, z wszelkich masek, kłamstwa, z wszelkiej grzeszności, kochani. Dajmy szansę sobie pomóc, naprawdę, kochani. To nie są żarty. Chrystus nas ostrzega, mówi do przyjaciół swoich, mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić później nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle na wieki. Rozumiecie? Co mówi do nas Chrystus, nasz Pan?
że to nie są żarty, kochani, że wąska jest ścieżka, wąska jest droga, a przestronna brama i szeroka, która wiedzie do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Dlatego stańmy w prawdzie, kochani, kochajmy Jezusa całym sercem, kochajmy Jego Słowo. On mówi, bliskie jest Królestwo Niebieskie, nawracajmy się i wierzcie w Ewangelię. Tak nam dopomóż, Boże, Ojcze Wszechmogący. Amen. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam. To jest dobra nowina, kochani. To jest piękna nowina. Optymistyczna nowina, dająca nadzieję, kochani, na życie wieczne. No, w dzienniczku też czytamy, kochani, no nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. Będzie sprawiedliwie nas sądził za nasze postępowanie, ale nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę najpierw jako król miłosierdzia i daje nam sakramenty, spowiedź, Eucharystię, żywą relację z Nim, przychodzimy na Eucharystię, przyjmujemy Go, uwielbiamy Go w naszym sercu, przychodzimy na adorację, modlimy się do Niego, kochamy siebie nawzajem, kochamy Maryję całym sercem, modlimy się na różańcu, tak jak ona sobie życzyła tego. Dzieci, mówi, módlcie się na różańcu. Lourdes, Fatima, zobaczcie, to jest cudowne. Święta Bernadetka Subiru powiedziała, że Maryja była tak piękna, że chciałoby się umrzeć, żeby chociaż tylko jeszcze raz ją zobaczyć. Rozumiecie to? Kochane duszyczki, czeka nas naprawdę życie wieczne, to nie są żarty. Tylko w którym miejscu, kochani, w którym miejscu? Bo jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Ale jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To jest dobra nowina. Alleluja, kochani. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Rozumiecie, jak to jest optymistyczna wiadomość dla wszystkich ludzi na całym świecie? Że można przyjść do Chrystusa, żałować za swoje grzechy, wyspowiadać się szczerze, później przyjąć Eucharystię, kochani, Jego samego, Boga, do serca. Ja to sobie nie wyobrażam, kochani, życie teraz bez Niego, naprawdę. Popełniałem wiele, wiele, wiele zła. Robiliśmy krzywdę ludziom, żeby tylko pieniądze jakieś uzyskać. Naprawdę, napady, nie napady, kochani, szambo, jedno wielkie szambo. Życie w Sodomie i Gomorze. Więzienie, narkotyki, alkohol, dyskoteki, kluby nocne, jakieś dziewczyny, brudny seks. To jest szambo, kochani. Ale Bóg odpuścił mi moje grzechy, kochani, bo żałowałem szczerze i poprosiłem Go o przebaczenie. Poprosiłem Go szczerze o przebaczenie. Zapłakałem, bo zrozumiałem swoje złe postępowanie, że Go obrażałem, że byłem niewierny Słowu Bożemu, kochani. Teraz nie wyobrażam sobie dnia, ażebym nie słuchał, nie czytał, nie rozważał słowa, nie chodził na adorację. Tu w Medjugorje, kochani, oaza pokoju jest. Jest cały dzień, całą noc adoracja. Jest piękna kapliczka, kochani, jest klimatyzacja. Tu jest, są takie upały, jak widzicie teraz. Bardzo się poce, jest tak gorąco. Okno otwarte na oścież, tutaj drugie otwarte okno. Ale jest taki zaduch. Nie ma w ogóle wiatru,
Nawet żaden listeczek się nie porusza na drzewie. Żaden listeczek, kochani. Tak jakby ktoś zamknął do mikrofalówki, zostawił troszkę otwarte drzwiczki i załączył, nie? I takie gorąco, duchota, parno, parno. Ale damy radę, kochani, z Bożą pomocą, dla Chrystusa wszystko się czyni, kochani, z miłości dla Niego. Mówię, no czuję przynaglenie, żeby to powiedzieć, to czytać to. A Bóg będzie nas dotykał, Bóg będzie nas dotykał. Nasz kochany mistrz, nauczyciel, rabuni, zobaczcie jak mówili na Niego, rabuni. Zobaczcie jak Maria Magdalena, niesamowita święta, co? 7 złych duchów Chrystus z niej wyrzucił. 7 złych duchów. I została świętą. Szaweł z Tarsu dyszał, rządzą zabijania uczniów pańskich. A później stał się świętym, apostołem narodów. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, mówił. Nie ma dla rzeczy niemożliwych dla Boga. Maryja, jak to się stanie, mówiła. Przyszedł do niej anioł Gabriel i zwiastował jej dobrą nowinę. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Jest moc, kochani. Wszystko za sprawą Ducha Świętego. Jak to się stanie? Nie bój się, Maryjo, ale bowiem znalazłaś łaskę u Boga. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Zobaczcie, ludzie zwykli, prości, jakie wspaniałe dzieła Bóg przez nich dokonał. Oni tylko się stali narzędziami w rękach naszego Boga. Jak my wszyscy, kochani, my jesteśmy narzędziami. On posługuje się nami, kochani. I zobaczcie, jak wielka, cudowna jest jedność na modlitwie, że kochamy siebie. Zobaczcie, no, modlimy się za siebie. Przychodzimy wspólnie na Eucharystię. Ten sam Chrystus wczoraj, dziś i na wieki, który do tej pory uzdrawia. Kochani, On jest Bogiem. Zobaczcie, Filip powiedział do Jezusa: Panie, pokaż nam w końcu tego Ojca, a to nam wystarczy. Zobaczcie, chodzili z Nimi. Widzieli cuda, jakie czynił. Chleb rozmnażał, najadali się do syta. Jeszcze tyle koszów ułomków zbierali. Uzdrawiał niewidomych. Przywracał zdrowie. Trędowatych oczyszczał. Kobieta, która cierpiała 12 lat na upływ krwi, powiedziała tylko sobie w sercu: choćbym się dotknęła płaszcza Jego, a będę zdrowa. Zobaczcie, ile kasy musiała wydać na różnego rodzaju lekarzy i żaden z nich nie mógł jej pomóc. Ona już była zrozpaczona, kochani. Tak jak czasami my jesteśmy zrozpaczeni w naszym życiu. Co dalej robić? Nasze życie się załamuje, jesteśmy słabi psychicznie, wpadamy w jakieś lęki, smutek, depresja. Z tego telewizora się sączy jakieś wszystko złe, jakieś wiadomości. Tam wojna, tam jakiś wypadek, tu jakiś wypadek. A Chrystus mówi: nie lękajcie się. Ja chcę wam dać pokój mój, wam, daję wam. Nie tak jak świat wam daje, ja wam daję. Dlatego przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja was pokrzepię. Ja byłem tak obciążony grzechami, kochani, że nie miałem żadnej radości życia, żadnego entuzjazmu, żadnej jakiejś nadziei. Ciągle tylko jakieś maska chodziłem, udawałem. Ale gdy zerwałem te więzień grzechu, szatańskiego, jakichś zniewoleń i zacząłem żyć dla Chrystusa, Jego słowem, w Chrystusie, dla braci moich, dla sióstr, chodzę do takich poranionych ludzi, naprawdę, do których już nikt może nie chce chodzić. Modlę się z nimi, kochani. Już ja tęsknię za nimi w Polsce. Czasami dzwonimy do siebie przez Messengera. Oni też mają telefony, mają internet, kochani. Są bezdomnymi tylko. Popijają niekiedy. Ale to są wspaniali ludzie, kochani, pełni miłości Bożej w sercu. Tylko że nikt nie mówi dla nich o tym, że są perłą, że są drogocennym skarbem, że są miłowanymi dziećmi Boga. Jak oni płaczą, żebyście zobaczyli, jak oni płaczą, jak się wspólnie modlimy, żeby Jezus dotknął ich serca. Niektórzy wychodzą z nałogów, wracają do normalnego życia. Modlimy się o łaskę pracy dla nich.
To jest cudowne, kochaj, naprawdę. Oni są dziećmi Boga, bo Bóg dał życie Tobie, dla mnie i też dla nich. Każde życie w oczach Boga jest najcenniejsze. Każdy z nas jest wyjątkowy, cenny, wartościowy. Nawet jak upadamy, kochani, On nie odwraca się od nas. To szatan nieraz przychodzi, wkręca nas. A, zobacz, upadłeś, upadłaś, już nic z Ciebie nie będzie. A Chrystus przytula Cię, przychodzi do Ciebie, podaje Ci rękę. Wstań, dziecko moje. Moja miłość do Ciebie się nie zmieniła przez to, że upadłeś. Upadki będą się zdarzały, ale najważniejsze, żebyś wstawała, wstawał z upadków, nie trwała, nie trwał w grzechach, ażeby coś Ci gorszego się nie przytrafiło. Jak mówił, nie? Uzdrowił kogoś i powiedział, idź i nie grzesz odtąd więcej, aby coś Ci się gorszego nie przytrafiło. Czyli zobaczcie, żyjąc w grzechu, cierpimy. To jest straszne. A Jezus woła nas, każdego po imieniu. Adam, Jola, Monika, Piotrek, Jacek, Michał, Marcin. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi. To ja jestem w was. To ja przez was działam. Z mocą. Dlatego co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chełpisz się, jakby to było twoje? To jest cudowne, kochani, pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Wszystko jest łaską, wszystko jest łaską, kochani. Jesteśmy bardzo sobie nawzajem potrzebni, bardzo się uzupełniamy, modlimy się za siebie. Jeden ma takie dary, takie charyzmaty, jeden ma inne talenty, ale się uzupełniamy. Jeden inaczej naucza, ale naucza w imię Jezusa. Jeden znowu jeszcze inaczej naucza. Tak jak potrafimy, kochani, to robimy. W prostocie serca. Ale nie możemy mówić, że nie mamy grzechu. Zobaczcie, jeszcze raz to przeczytam. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To jest piękne. I dalej. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą. Ten jest kłamcą. A ojcem kłamstwa jest szatan, kochani. To jest straszne. Weryfikujmy nasze postawy, nasze serce, żeby było szczere, naprawdę autentyczne. Nie wstydźmy się. Bądźmy prości, prostego serca, kochani. Mądrość to prostota. Nie wstydźmy się, naprawdę. Jesteśmy, jacy jesteśmy, kochani. Każdy z nas jest inny. Niepowtarzalny, piękny, cudowny. Nie ma takiego drugiego jak ty. Nie ma. Jesteś najpiękniejszą osobą na świecie. Nie ma drugiej takiej pięknej. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, ponieważ również sam postępować tak powinien, jak On postępował. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie czyń na własną rękę, kochana duszyczko, jakichś porachunków, ale zostaw to Bożej sprawiedliwości, tylko się tym módl. Módl się naprawdę. Nie wyrządzaj zła jakimiś słowami, myślami nawet o kimś na swoją rękę. Ja wiem, że jest trudno, nieraz ciężko, ale nie odpłacajmy złem za zło, nawet w myślach. Nie myślcie, starajcie się z Bożą pomocą. Jeżeli jakieś zobaczycie w waszych umysłach jakieś myśli złe w sercach, bo Chrystus nasz Pan powiedział, że to właśnie z serca rodzą się złe myśli, kradzieże, cudzołóstwa, bałwochwalstwa, nierząd, kradzieże, wyuzdanie, rozumiecie, serca. Dlatego jeżeli jakieś pojawiają się myśli złe, to proście Boga, oddawajcie im,
oddawajcie czy Maryi, czy Jezusowi te myśli. Módlcie się zaraz od razu o tą osobę, której te myśli może dotyczą, która was skrzywdziła może w jakiś sposób, zraniła. Nigdy nie odpłacajcie złem za zło. Bo to nie jest chrześcijańskie, to nie jest tak, jak Jezus robił. A naśladujcie Jezusa całym sobą, całym sercem, całym postępowaniem, całym swoim jestestwem. Naśladujcie Jego, bo On jest święty. Doskonałymi bądźcie, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To jest piękne, kochani. Módlcie się i jeszcze raz się módlcie, abyście odziedziczyli Królestwo Niebieskie na wieki. To jest piękne, kochani. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Potem właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Zawsze miejcie na uwadze, kochane duszyczki. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niech to będzie taki odruch was, tego słowa. Jeżeli jakieś cierpienie doznajecie od kogoś, nie wiem, czy to w pracy, w szkole, gdziekolwiek, teraz takie myślenie na życzenie, co sobie pomyślę, tak może być, gdziekolwiek, to nigdy nie odpłacajcie złem za zło. Niech waszym odruchem będzie pamiętanie tego słowa. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Zawsze możesz w duchu tą modlitwę zanieść do Boga i pomodlić się Ojcze nasz w intencji, albo polecić niepokalanemu sercu Maryi tą osobę, tego człowieka. Bo szkoda ludzi, naprawdę szkoda ludzi, jak niektórzy tak są miotani, tak te serce jest pochlastane niczym żyletką, krwawi. Zamiast zwrócić się do Boga, prosić o przebaczenie, do takiego właśnie zranionego serca, jakimś takim nienawiścią, złością, jakąś taką zemstą, chęcią zemsty, jakąś wojną, jakieś odbijanie niezdrowych piłeczek, jakaś niezdrowa rywalizacja, to złe duchy mają większe dostępy, kochani. Bo oni widzą, że człowiek już tak chce to zrobić, jakieś zemścić czy coś. One wtedy jeszcze podkręcają go jeszcze bardziej. Dlatego każde złe uczucie, jak się pojawia w waszym sercu, oddajcie Jezusowi, proście Go, żeby modlić się za te osoby. Wyróbcie sobie taki nawyk, odruch bezwarunkowy, taki nawyk. Nie odpłacajcie złem za zło. Błogosławcie. To będzie piękne, kochani. Po tym poznają właśnie ludzie. Jezus do nas mówi, że jesteście uczniami moimi, że będziecie się wzajemnie miłowali. Zobaczcie, jak we wspólnotach się ludzie miłują. Nawet jak mają jakieś niesnaski, to rozmawiają, rozpiniają wszystko ze sobą. Szczerze mówią, otwierają się. Słuchaj, wkurzyłeś mnie albo coś tam. Chodź, to przemodlimy jakoś czy jak. Ale nie, że dusić w sercu. I później ładnie się uśmiechać, pięknie mówić, a w sercu czuć urazy, zazdrość, jakoś niezdrowa, jakaś rywalizacja. To jest szambo, kochani. Trzeba mieć czyste serce i o wszystkim rozmawiać, nawet o urazach jakichś, o jakichś złych myślach, które się pojawiają w stosunku do drugiego człowieka. Trzeba modlić się o czyste, dobre serce, dobre sumienie, bo nam Chrystus mówi, gwarantuje nam, że będziemy oglądać Go. Ale jeśli będziemy mieli czyste serce, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen. To jest piękne, koniec Słowo Boże, jest takie praktyczne. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przykazaniem jest nauka, którą posłyszeliście. A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwie jest w nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a jaśnieje już prawdziwa światłość.
kto twierdzi, że żyje w światłości, słuchajcie teraz, to jest, zweryfikujmy naprawdę nasze serca, bo demon może mieć nawet dostęp do naszych serc. Jeśli świrujemy pawiana, no chodzimy w jakichś maskach, w udawaniu, że niby to przebaczyliśmy, a nosimy w sercu urazy. Tu chodzi naprawdę stanąć w prawdzie, bo prawda wyzwala. Jak trzeba to zadzwonić do kogoś, zadzwońcie naprawdę. Umówcie się na jakieś spotkanie, porozmawiajcie o tym. Zobaczcie. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd idzie, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Piszę do was, dzieci. No, przepraszam. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Teraz rozumiecie, kochani, jak tak niektórzy ludzie gonią, biegają za zaszczytami, szukają jakiegoś uznania wśród ludzi światowych, jakiegoś poklepywania po plecach. Rozumiecie? Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Jeszcze przypomniało mi się w sercu to właśnie słowo naszego Pana, że nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Dzieci, słuchajcie teraz. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi. Bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż, słuchajcie teraz, któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca. Kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu, a obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. Kochani, dobrze, zatrzymamy się tu na chwilę, bo czuję w sercu, że muszę to przeczytać jeszcze. Z tej książeczki, kochani, polecam, z całego serducha. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. Ale duchota, ja cię... Niesamowita duchota. I tutaj jest rozdział, kochani, Miłosierdzie Chrystusa w największym przykazaniu. Teraz Słowo Boże, Mateusza 22, werset 40. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo. I teraz ksiądz Michał Sopoćko, błogosławiony, rozkminia. Uczeni w piśmie dzielili przykazania i zakazy na wielkie i małe, ale się różnili między sobą, gdy chodziło o ich rozróżnienie. Jeden z nich chciał poznać zdanie Pana Jezusa o przykazaniach. Zbawiciel korzysta z okazji i odpowiada, że największym przykazaniem jest miłość Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Dodając, na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Jakkolwiek o miłości Boga nade wszystko było i w Starym Testamencie, podkreślenie tego nakazu i postawienie go obok miłości bliźniego było dziełem miłosierdzia Chrystusa. Miłość Boga nade wszystko jest obowiązkiem każdego człowieka, którego to obowiązek wypływa z natury stworzenia. Jeżeli bowiem Bóg jest Stwórcą naszym, najwyższym dobroczyńcą i Ojcem miłosiernym, samo elementarne poczucie sprawiedliwości domaga się, by Go miłować całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Jak to powiedział Pan Jezus? Czyli, że ta miłość winna być najwyższa i w ocenie, i w rozumie, i w woli. Miłość Boga nade wszystko polega na tym, by nie miłować rzeczy Bogu wrogich, by Bóg był celem wszystkich naszych myśli, słów i uczynków oraz by niczego nie cenić rozumowo wyżej niż Boga. Jednak ta miłość niekoniecznie musi być najwyższa uczuciowo. To jest tak serdeczna i tkliwa, by przewyższała wszelką inną naszą miłość ziemską. Intensywność miłości uczuciowej nie zależy od naszej woli. Miłość zaś Boga ma siedlisko w woli człowieka. Jak to powiedział Pan Jezus, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Jana 14, 21. Miłość Boga winna objąć całego człowieka ze wszystkimi władzami ciała i duszy. Ta miłość ma być ustawiczna nie przez jakiś czas, ale w każdej chwili od momentu dojścia do używania rozumu aż do ostatniego tchu życia. Powiedz mi, kogo kochasz, a ja ci powiem, kim jesteś, powiada przysłowie. A Zbawiciel powiedział, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Mateusza 6, 21, czyli, że doskonałość osoby miłowanej udziela się miłującemu. Jeżeli tedy człowiek należycie kocha Boga, sam się udoskonala i uszczęśliwia. Szczęście niebian polega na doskonałej miłości Boga. Nie wiem, czy to jakaś literówka, czy to nie są takiego słowa, niebian. Szczęście niebian polega na doskonałej miłości Boga. Stąd wynika, że przypomnienie przykazania miłości Boga jako największego przykazania było dziełem nieskończonego miłosierdzia Zbawiciela, który wskazuje nam drogę do szczęśliwości prawdziwej. Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem. Marka 12, 29, 30. Może troszkę się napije, co? Troszkę przyschło. Jest moc, dzięki Ci Jezu kochany. Ależ Bóg jest dobry, naprawdę kochani. Ja się nigdy nie spodziewałem, że tyle dobra od Niego otrzymuję. Jest niesamowity, kochany, Zbawiciel nasz. Zobaczcie, tak kocham ten krzyż. Jest moc. Tu nieraz sobie tak siedzę po cichutku, wiecie, wpatruję się sobie w Niego. Tak się wpatruję, jest taka cisza. Tak można wejść w taką głęboką modlitwę, kochani, naprawdę. Rozważać sobie rany Jego, jak cierpiał, ile. Począwszy od modlitwy w Ogrójcu, jak pocił się krwawymi łzami, tymi potem krwawym. Krwawy pot padał na ziemię, niczym krople krwi. I modlił się, zobaczcie, Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Później biczowanie, kochani, jest moc. Pan mój, Bóg mój, Boże kochany. Dobrze, czytamy dalej, kochani. Miłość Boga obejmuje i miłość bliźniego. Dlatego Zbawiciel stawia miłość bliźniego obok miłości Boga i jako największe przykazanie. Znane ono było i w Starym Testamencie, ale tam zacieśniało się tylko do najbliższych. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Kapłańska Księga 19, werset 18. Zbawiciel zaś rozciąga to przykazanie na wszystkich ludzi, nawet na nieprzyjaciół. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Właśnie. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ja to odbieram tak, kochani, że modlitwa. Modlę się za niesprawiedliwych i sprawiedliwych. Modlę się za was, za siebie i za tych ludzi, którzy gdzieś tam naprawdę borykają się z jakimiś ranami w sercu, że nie wiedzą, że trzeba przyjść z tymi ranami do Jezusa, żeby On je zabliźnił je, żeby te rany nie tryskały jakąś złością, nienawiścią, hejtem. Dlatego tutaj ja sobie wyobrażam ten deszcz modlitwy właśnie, deszczu wypraszania łask dla ludzi, że On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I my, gdy się modlimy, czy to koronko do Bożego Miłosierdzia, czy na adoracji, czy ofiarujemy komunię świętą, za tych wszystkich ludzi przyjmujemy, żeby deszcz Bożych łask dotknął ich serca, bo szkoda człowieka, kochani, naprawdę.
Szkoda człowieka, żeby szatan złe duchy nim poniewierały. Ją czy nim, nie wiem. Szkoda, no. Chociaż więc miłość Boga była najwyższym prawem Izraelitów, miłość bliźniego nie była sprecyzowana i nie wiadomo było dokładnie, do kogo się odnosiła, czy tylko do krewnych i przyjaciół, czy do współziomków i współwyznawców, czy też może i do wrogów. Dlatego, gdy pewien uczony w piśmie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, podał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, który przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Ja tu tkanie odbieram to, że właśnie nasza modlitwa szczera, taka za nieprzyjaciół właśnie, z jakichś hejtujących. To jest właśnie takie zalewanie tą modlitwą, błaganie Jezusa, żeby Jego krew, Jego dotyk, Jego Duch Boży przyszedł i dotknął tych miejsc, z których wytryska hejt, nienawiść, złość, jakieś demoniczne, zdemonizowane myślenie w umyśle, żeby tam oliwa modlitwy dotarła nasza modlitwa do Pana. Bo Jezus powiedział, czy to w koronce do Bożego Miłosierdzia, że wszystko nią wyprosisz, co będzie zgodne z wolą moją. Jeśli modlimy się, a do Faustynki będzie, że najmilsza mi jest modlitwa Twoja, gdy modlisz się o nawrócenie grzeszników. Sami potrzebujemy modlitwy i sami powinniśmy się modlić właśnie za innych ludzi, żeby jak najwięcej ludzi się zbawiło, kochani, żeby poznało Chrystusa, życie wieczne, miłość prawdziwą, nie jakieś substytuty, nie jakieś podróbki, nie jakieś fałszywki, tylko prawdziwą, żywą miłość obecnego Jezusa w Eucharystii. Opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Jezus błaga nas, żebyśmy prosili Go o to, żeby On uzdrawiał te serca nasze i innych. Proście, a otrzymacie. Módlmy się nieustannie, kochani. W myślach, gdzieś idziemy do sklepu, błagajmy Boga, żeby pomagał nie tylko nam, ale i innym ludziom. O pokój w sercach prośmy Maryję, żeby ona dotykała, uzdrawiała. To jest cudowne, kochani, że będziemy wszyscy razem, możemy wszyscy razem żyć jak najwięcej ludzi w niebie, w raju. Na wieki bez końca, kochani, no. To jest dobra nowina. Życie wieczne. Jezus nam obiecuje, no, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Amen. Już 51 minut. O Boże, kochany, bądź uwielbiony, Jezu. Kadosz, święty jesteś, Panie. Święty jesteś, Jezu. Jezus. Święte imię Jezus. Jezus. Jezus jest Panem, kochani. On jest Panem rzeczy niemożliwych. To jest nasz święty Ojciec, Bóg Wszechmogący, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Duch Święty, Duch Pocieszyciel, Paraklet. Jest moc, kochani. Duch Pocieszyciel, Duch Radości, Duch Wierności, Prawdzie, Duch Prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z kajdan zniewoleń grzechu. Powyrwamy w konfesjonale te grzechy z korzeniami, kochani. I Bóg zaleje je oliwą miłości. Duch Święty stąpi na nas. Bądź uwielbiony, Jezu.
że jesteś taki dobry dla nas grzeszników, Jezu. Święty jesteś, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Kocham Cię, Jezu. Przygotował nam miejsce w niebie, zobaczcie. Powiedział, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Miejsce w niebie, kochani. Jeszcze w Izajaszu czytamy, w księdze Izajasza, choćby góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, nie odstąpi od Ciebie Bóg, przymierze pokoju, który ma litość nad Tobą. On jest Bogiem miłości, On jest Bogiem przebaczenia, On jest Bogiem litości, ale właśnie mówi do nas w dzienniczku, nim przyjdę jako król sprawiedliwy, przychodzę najpierw jako król miłosierdzia, tego korzystajmy z tego czasu, który nam jest dany. To nie są żarty, kochani. Jutro możemy nie dożyć, jutro może nie być. Bądźmy przygotowani, żyjmy w łasce uświęcającej, kochajmy Go całym sercem, Jego Słowo. Przyjmujmy Go w Komunii Świętej jak najczęściej. Kochajmy Maryję całym sercem. Ona jest Matką naszą, cudowną, piękną. Mówię, no przypomnę to jeszcze raz, no, jak święta Bernadetta powiedziała Sobiru w Lourdes, że Maryja była tak piękna, że chciałoby się umrzeć, chociażby tylko jeszcze raz ją zobaczyć, kochani. Maryja, Maryja, Mateczka nasza, piękne imię Maryja, słodkie imię Maryja. Gdybyś wiedział, jak bardzo Cię kocham, płakałbyś z radości. Jest moc, kochani. Święte imię Jezus, Maryja. Powtarzajcie często, gdy idziecie w szkole, do szkoły, do pracy, gdzieś w tramwaju, w samochodzie, uwielbiajcie, włączajcie jakieś płyty z uwielbieniem albo różaniec. Módlcie się na różańcu często. Wielcy święci modlili się na różańcu. Święty Jan Paweł II kochał różaniec. Każdemu wręczał różaniec, kto do niego przyjeżdżał. Święty ojciec Pio, wielki mistyk. 50 lat stygmaty miał. Każdą wolną chwilę spędzał na chórze, tam zdjęcia są, nie? Nie tylko na chórze, ale modlił się na różańcu. Często te zdjęcia są gdzieś tam, grafika, gogle. Wpiszcie sobie ojciec Pio i modlitwa różańcowa, albo ojciec Pio i Maryja. To jest cudowne, kochani. Maksymilian Kolbe, jest moc. Błogosławiony kardynał Wyszyński. To jest piękne, kochani, no. Oni mieli siły do tego, żeby właśnie oddawać życie, czy to za ojczyznę, czy za ludzi. Błogosławiony ksiądz Popiełuszko, zobacz, zamordowali go. Nie mogli znieść prawdy. On żył prawdą. Jeszcze ludzi uzdrawiał swoimi słowami. Jednoczył ludzi wokół Chrystusa, wokół stołu pańskiego. Nie mogli znieść, tego zamordowali, rozumiecie? I teraz sobie żyje w niebie, ale mają siły do tego, żeby właśnie, żeby żyć prawdą. Dlatego, synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, to przygotuj swą duszę na doświadczenia. Bądź Mu wierny, On zajmie się Tobą. Amen. Opatrzył Mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego dnia zaś wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Łukasza 10, wersety 30-35. Celem przypowieści było wyjaśnienie owemu uczonemu w piśmie, kto jest naszym bliźnim. Dlatego Zbawiciel w końcu zapytał go: któryż z tych 3 okazał się według Twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł:
idź i ty czyń podobnie. I ojciec ksiądz błogosławiony Michał kontynuuje. Bliźnimi dla poranionego winni byli okazać się z urzędu przede wszystkim kapłan i lewita. Tymczasem oni go minęli. A człowiek obcy, pogardzany przez Żydów, Samarytanin, robi dla niego to wszystko, co by zrobili ojciec i matka. A więc z tych trzech tylko Samarytanin postąpił jak bliźni, chociaż oficjalnie nim nie był. Zobaczcie, jaki paradoks. Tu Zbawiciel poucza, że bliźnim jest każdy człowiek bez względu na narodowość czy wyznanie. Jednocześnie karci ostro naukę i praktykę szkół żydowskich, według których bliźnim był tylko krewny i najwyżej jeszcze Izraelita, ale nigdy poganin czy Samarytanin, który jednak w rzeczywistości okazał się bliźnim. Widzi on w potrzebującym tylko człowieka i z bohaterstwem wykonuje przykazanie miłości, nie zwracając uwagi na żadne uprzedzenia kastowe, plemienne czy religijne. Kapłan i lewita może wracali z posługi w świątyni, gdzie przede wszystkim winni byli nauczyć się miłości i ofiarności względem drugich, ale oni nie okazali jej nawet względem swego rodaka. Od teorii, nad którą zatrzymał się ów uczony, Zbawiciel przechodzi do praktyki, gdy mówi do niego: idź i ty czyń podobnie. Nadto daje nam przykład miłosierdzia swym poświęceniem dla rodzaju ludzkiego, obrabowanego z darów nadprzyrodzonych, okrytego tysiącznymi ranami i duchowo umarłego. Nikt nie chciał i nie mógł dopomóc, a tylko on, arcykapłan najwyższy, miał litość, by zstąpić i okazać swe miłosierdzie. On wlał oliwę łaski w rany zadane grzechem. On przeniósł nas do gospody, jaką jest Kościół. Piękne zdanie. On przeniósł nas do gospody, jaką jest Kościół. On ponosi tu koszta leczenia naszego, ofiarując się za nas ustawicznie Ojcu Niebieskiemu. Pytanie uczonego w piśmie, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, było właściwie kuszeniem Pana Jezusa. Zbawiciel uprzejmie pyta go ze swej strony i na pytanie powtórne daje grzeczną odpowiedź, pouczając na tle przypowieści o podstawowej prawdzie swojej nauki. Pod tym względem rozmowa z uczonym może być wzorem dla wszystkich, jak należy umiejętnie i metodycznie pouczać o prawdach wiary naszej, by nie były one czystą abstrakcją bez zastosowania do codziennego życia. Zarówno w sprecyzowaniu największego przykazania, jak i w pouczeniu, kto jest bliźnim, widzimy miłosierdzie Chrystusa względem nie tylko owego uczonego, ale całego rodzaju ludzkiego. Pod wpływem tej nauki Szaweł przemienia się w Pawła, który będzie widział brata w każdym poganinie różnych narodowości i usiłował zdobyć go dla nieba.
który napisze: nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. I ksiądz Michał na końcu tak puentuje: bez miłości Bożej jest rzeczą niemożliwą być miłosiernym, prawdziwie jak ów Samarytanin. Trzeba tedy na sam przód stopić pierwiastek ludzki z boskim, by następnie objąć miłością swych wrogów. Tylko tak kocha Bóg. Tylko kto kocha Boga, wesprze czynnie bliźniego, nawiąże z cierpiącym stosunek przyjaźni, pomocnej miłości i będzie z całej duszy życzyć i czynić mu dobrze. Bo biedny potrzebuje nie tylko jałmużny, lecz przyjaciela. Amen. Także kochani, godzina 4, list świętego Piotra. Kochani, może się pomódlmy, co? A list świętego Piotra może zostawimy na jakiś inny dzień, co? Jak ty mówisz, Panie? Pomódlmy się może, kochani. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Boże nasz kochany Jezu, dziękuję Ci, Panie, że nam błogosławisz, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że przygotowałeś nam, Panie, miejsce w niebie. Jezu, w imię Twoje, Panie, proszę Cię teraz za moimi braćmi i siostrami, którzy przeżywają może trudne chwile w swoim życiu, przeżywają jakieś cierpienie, niezrozumienie, jakieś może kłótnie w domu są. Proszę Cię, Jezu, abyś opatrzył te rany, abyś wlał w te rany, Panie, swoją miłość, aby ci ludzie mogli sobie nawzajem przebaczyć, aby przytulili się do Ciebie, do krzyża i żeby postanowili, Jezu, daj im to siłę, żeby się więcej nie kłócić, nie spierać, modlić się razem do Ciebie, wyspowiadać się szczerze z tych grzechów. Proszę Cię, Panie, abyś zbawił nas wszystkich, żebyś zaszczepił w naszych sercach swoją miłość do Ciebie, Panie. Bo bez Twojej miłości my tak naprawdę nie potrafimy Ciebie kochać nawet, Jezu. Cóż my możemy, Panie, sami z siebie? Dlatego tchnij teraz, Panie, swojego świętego Ducha, Ducha miłości. Przyjdź, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Przyjdź do tych wszystkich ran, przytul nas, Duchu Boży. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Kadosz, Kadosz, Kadosz. Panie, zanurzam w Twojej świętej krwi nasze serca, nasze dusze, nasze umysły, wyznając, że tylko Ty jesteś Panem naszym. Ty jesteś Bogiem naszym, Jezu. Proszę Cię o wszelkie potrzebne łaski wedle naszego stanu. Może komuś potrzebna jest spowiedź. Daj, Panie, siły.
Daj, Panie, łaskę dobrej, szczerej spowiedzi. Panie, niech Twoja miłość rozlewa się w naszych sercach. Ty jesteś Królem, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za dar łez, że dotykasz tą kobietę, Jezu. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz jej nadzieję. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich ludzi, których dotykasz. Jesteś święty. Twoja łaska jest czuła, Panie. Przytul nas, Panie. Przytul nas, Zbawicielu. Chcemy tylko Tobie służyć. Chcemy tylko Tobie oddawać pokłon. Ty jesteś godzien wszelkiej chwały, czci. Dziękujemy Ci, Jezu, że dałeś nam siebie w Eucharystii. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony w sercu tych wszystkich ludzi, Panie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Także kochani, ściskam Was z całego serca, polecam się Waszej modlitwie. Pokój, dobro, kochane duszyczki. Ja pamiętam modlitwie o Was. Amen.